No cześć kochani, robimy sobie weekendówkę na okres 15, 16, 17 grudnia i słuchajcie, kolejna weekendówka, czyli ta za tydzień, będzie taka świąteczna i zrobimy ją na więcej dni, obejmie całe święta, czyli obejmie przygotowania do świąt piątek, sobota, obejmie Wigilię, pierwszy i być może drugi dzień świąt. Także to będzie taka długa, taka świąteczniówka to będzie, a nie weekendówka. Ta, która będzie za tydzień. Ale ta dzisiejsza jest jeszcze normalna, o tyle o ile, w sensie piątek, sobota, niedziela. Umownie, bo wiadomo, to się komuś może przesunąć w tą czy w tamto. To nie o to chodzi. To są umowne daty, ale powiedzmy umowne daty to jest 15, 16, 17. Misiaczki! Jest ostatni dzień w wedyjskim horoskopie Skorpiona. Dlatego nie będę krzywdzić Skorpiona i jeszcze zacznę od Skorpiona. Szczelczyk nie płacze, bo jest drugi, więc na spokojnie. A wszystkie kolejne czytanka, które będziemy robić z wyjątkiem czytania na pełnię, to będą już zaczynane od Strzelca przez kolejny miesiąc. Będą zaczynane od Strzelczyka. Bo Szczelczyk zaczyna się kiedy? No jutro, no przecież, że... No przecież, że... I co po niektórzy mają urodzinki? A co po niektórzy nawet mają okrągłe urodzinki? Są tacy! Znamy, znamy. No, nawet na niebiesko się wyświetlają. Na czacie co po niektórzy. Ja nic nie mówię, no ale... Także dla naszej Ani, moderatorki mojej i prawej ręki, kochani, wszystkiego najlepszego z okazji jutrzejszych, ważnych, dużych urodzin. Dużych w sensie ważności. Nie w sensie wieku, bo Ania zawsze młoda. Także Ania, życzymy Ci wszystkiego dobrego. Dopiero jutro, co prawda, ale dzisiaj zaczynamy już powoli życzyć. Natomiast, kochani, lecimy sobie z weekendówką. Zaraz zobaczymy, jak tu Szczelczyk będzie szalał, czyli Ania. Nie świątecznie, tylko urodzinowo. Zaraz tu wyjdą szaleństwa, kurde. Dobra, ale zaczniemy od Skorpiona jeszcze. Zaczniemy od Skorpionka. Skarby przepiękne. Także nasza Ania nam zawsze robi, znaczy Wam robi, nie mi, czasówkę pod każdym moim filmem, także pod czasówką, jeżeli ktoś ma ochotę jej złożyć życzenia na jutrzejsze jej urodzinki 15, to Miśki zapraszam Was. Zapraszam Was do czegoś takiego. No. Dobra, kochani. Skorpionu! Przepiękne. Skorpionu, skorpionu, jeszcze skorpionek. Ostatni dzień wedyjski skorpionka, więc weekendówka dla skorpiona. Jaka energia Was czeka? Pieniądze, praca, biznes, małżeństwo, mąż, żona, dzieci, rodzina. Dobra karta. Ochrona, obronienie czegoś. Jeżeli ktoś myślał, że się będzie rozstawał, możliwe, że postanowi, uzna, nie wiem, to może być decyzja, albo po prostu zaprzestanie rozstawania się. Jeżeli ktoś myśli o pracy, o biznesie, bardzo dobre karty, które mówią, no ja wiem, że to jest weekend, no to niby jaki biznes, no a z drugiej strony, jeżeli macie własny biznes, no to nie ma, że urlop, co nie? Biznesowcy? Wiemy, znamy się. Kochani, ja tam mam urlopy. No, ja tam sobie biorę urlopy, ale nie wiem, czy to jest takie probiznesowe. Wiele ludzi, którzy mają własne biznesy, to tak no, nie odpoczywają za dużo. Kochani, bardzo, bardzo stabilna karta dla tych, którzy mają małżeństwa, związki stałe, poważne oraz dla tych, którzy mają własny biznes lub stołek albo którzy chcą utrzymać jakąś stabilizację finansową. Utrzymacie. Nie ma tutaj zmian przy tym. Jeżeli ktoś myślał, że będzie zmiana na gorsze, nie ma zmiany na gorsze. Na razie jest zostawienie jakiegoś status quo. Na przykład jeżeli ktoś myślał, o stracę stołek, dadzą komuś innemu. Nie sądzę. Nie sądzę, żeby dali, bo tu jest pokazane, zachowujemy status quo. Jeżeli ktoś miał, nie daj Boże, romans z kolegą z pracy, z szefem lub z szefową, albo niestety z jakąś osobą, która ma małżeństwo z kimś innym. Możliwe blokady między Wami, kochani, idą święta. Jak idą święta, wiele ludzi, którzy zdradzają swoje żony, mężów, partnerów, przypominają sobie nagle, że mają rodzinę i tam idą, a blokują kochankę, kochanka. Więc jest to możliwe, jeżeli ktoś ma taką sytuację, jak nie macie, nie do Was, Miśki, na spokojnie. Ogólnie to jest dobra energia.
Z wyjątkiem tego, co powiedziałam na końcu. Ogólnie to jest naprawdę dobra energia. Niektórzy będą dużo robić w pracy, niektórzy będą dużo robić w kierunku zarabiania pieniędzy, rozwijania biznesu. Ktoś się tu nawet może uczyć, jeżeli ktoś ma jeszcze przed świętami jakąś obronę, uczyć się. Ale jeżeli ktoś ma jakąś obronę, to ja mam pokazane, że karty Was wspierają. Ja nie chcę powiedzieć, że na pewno się Wam uda, bo Wy się macie uczyć do tej obrony. Ja nie chcę, żebyście tak spoczęli na laurach, ale dobre macie karty, więc powinno być wszystko ok. Podobnie, jeżeli ktoś ma ważne rozmowy zawodowe, pracowe, bankowe, biznesowe, cokolwiek związane z inwestycjami lub jakimiś sprawami właśnie biznesu, czy gdzieś w bankach, czy coś takiego, to wszystko jest stabilna, dobra, konkretna energia. Ratowanie różnych rzeczy, ochronienie rodziny, ochronienie związku. Jeżeli jesteście singlem, mówię, uważajcie na osoby zajęte, które by Was zaczepiały. Tylko mówię, uważajcie. Możliwe, że single nie będą randkować w ten najbliższy weekend, tylko będą się skupiać na pracy, biznesie, zarabianiu lub organizowaniu czegoś z rodziną, na przykład z rodzicami, z rodzeństwem i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie karty są dobre. Jest pokazane, że jeżeli Was ktoś atakował, obronicie się. Jeżeli myśleliście, że będzie jakaś zmiana, jest pokazane zachowanie sytuacji. Obrona i zachowanie sytuacji. Jest też pokazane, że ktoś może się asekurować lub chronić przed czymś i że się mu to uda. No, o cokolwiek chodzi, jakaś taka asekuracyjna troszeczkę postawa jest tutaj pokazana. Nie dajemy sobie mydlić oczu, nie słuchamy żadnych obietnic. Zwłaszcza to mówię do singli, których zaczepia ktoś, kto ma żonę męża. Nie słuchamy obietnic, nie dajemy sobie mydlić oczu, nie dajemy sobą manipulować i patrzymy na konkrety. To znaczy, jeżeli ktoś Wam coś zaproponuje w tych najbliższych dniach, to tak ja bym na Waszym miejscu raczej trzymała się, wiem, że to dziwnie brzmi, no, ale czegoś bardziej tak konserwatywnego lub jakiejś czegoś, co już było ustalone, niż planowałabym nowe rzeczy, bo nowe planowanie jest pokazane, że to nie jest na to czas. To nie jest czas na nowe planowanie. Jeżeli ktoś myśli, o, odejdę z jakiegoś tam związku, no to nie jest na to czas. Tylko tyle mówię, że nie planuj nowej drogi, albo nie idź, nie pozwól komuś mydlić sobie oczu i obiecanki, cacanki, więc uważać na coś takiego w ten weekend jest pokazane. Ogólnie powinno być ok. Dla wszystkich, którzy się nie będą oczywiście dali zwodzić osobom, które manipulują emocjonalnie, obiecują coś, proponują nową drogę. Nie wiem. Ja nie wiem, czy to jest dobre. No. Jeżeli ktoś ma dobrą sytuację zawodową, biznesową, chyba bym nie planowała w najbliższym czasie dużej zmiany. Przynajmniej nie teraz. No Jezusicku, do końca grudnia to może nie jest dobry czas. Merkury w Jurga. No, odwrotnie. No właśnie. To nie jest dobry czas na robienie nowych rzeczy. Dlatego też taka rada dla Skorpiona. Misiaczku, Szczelczyku. Szczelczyku przepiękny. Nie jedziemy do pracy. Nie. Nie chcę się nam jechać do pracy. A jeżeli nasza praca związana jest z wyjazdami, to uważać, żeby się kurka wodna nie zgubić. Rozleją coś. Nie wiem co. Nie wiem gdzie. Co? Nie wiem, co ja gadam. Jedwa. Miski. Dobrze, że Szczelczyk mnie rozumie. Pomyślałam sobie, że ktoś coś rozleje toksycznego albo jakąś smołę, nie wiem, w zimie smołę, to źle gadam, ale coś ktoś mógłby rozlać na ulicy i będzie ulica nieprzejezdna. Nie wiem co można toksycznego rozlać na ulicy w zimie w Polsce, chyba, że nie jesteście w Polsce, ale jest pokazane, że coś może być problem z jakąś drogą lub wyjazdem, albo w ogóle niechęć do jeżdżenia, łącznie z jeżdżeniem do pracy. Niechęć. Nie jadę. A jeżeli by ktoś Wam kazał pojechać do pracy lub jakiś wyjazd biznesowy, służbowy, coś, co jest konieczne i musicie, nawet byście się ociągali, moglibyście się spóźnić, uważajcie na takie rzeczy, nie bylibyście za bardzo zadowoleni. Nie chciałoby się Wam. Z jakiegoś powodu by się Wam to nie chciało.
Co mam jeszcze powiedzieć, miśki? Opóźnienia wyjazdowe, uważać na auto służbowe. Nie wiem, co toksyczne, ale weźcie, posprawdzajcie, ci, którzy mają auta troszeczkę może i starsze. Wiecie, jak gdzieś tam coś może przeciekać, wyciekać, oleje. Nie, ja w głowie miałam olej. Mam dużo oleju w głowie, to dlatego miałam w głowie olej. Ale nie, żarty żartami. Ja miałam w głowie, jak powiedziałam, że coś ktoś rozleje na ulicę, to miałam jakąś smoła, olej, jakoś zobaczyłam takie czarne, taką plamę czarną, ale przecież to może być olej, który wycieka gdzieś z samochodu komuś. Miśki, sprawdzić, to może być do jednej osoby, ja wiem, ale to jest ważne. No to kurka wodna, sprawdzamy, bo wtedy pojedziecie do dupki. No jakby ktoś chciał jechać, no to nie pojedzie, no bo mu wycieknie. No i co? No właśnie. Misiaczki. Może być taki troszeczkę lazy, taki, jak się nazywa słowo? No, że się nam nie chce. Oj, lazy weekend. Dobra, wiecie, co to znaczy lazy. Że leniwy weekend może być. Może być naprawdę, że się komuś nawet z domu za bardzo nie chce wychodzić, ale jeżeli, i uwaga tu, są do ogarnięcia w ten weekend, w te najbliższe dni ważne rzeczy, albo zawodowe, służbowe, zawodowe, pracowe, biznesowe, albo jeżeli byłyby do ogarnięcia ważne rzeczy wyjazdowe, samochodowe lub organizacyjne. Na przykład ktoś może organizować wyjazd świąteczny. Miśki, weźcie się, przyłóżcie do tego. Nie róbcie lazy weekend, tylko przyłóżcie się do tego zorganizowania. W przeciwnym razie mówię, do odwłoczka ktoś pojedzie. Nie wiem, czemu, nie wiem, co tu się dzieje, ale się przyłoży do organizacji. No. No co w ogóle jest? Ja wiem, że się Szczelczykowi nie chce, bo ma urodzinki, co po niektórych. Jakiś jeden Szczelczyk na pewno ma. No. A może nawet i więcej Szczelczyków, ale nie, naprawdę. Nie robimy jajów. Przeszkody na drodze pokonać. Miśki, inną drogę wybrać. Co to jest? Jaka inna droga? Inna niż zawsze. Przeszkody na drodze. Weźcie, uważajcie na przeszkody na drodze, porozlewane dziwne rzeczy lub przeszkody, żeby w ogóle gdzieś pojechać. Weźcie, posprawdzajcie wszystko. Jeżeli sprawdzicie, to się to nie sprawdzi, to już w sensie nie stanie się problem, bo naprawicie lub sprawdzicie wcześniej, że o kurde, przeszkoda, a tam się coś stało, dobra, to nie jadę tutaj, tam może jakiś wypadek na drodze, czy gdzieś nie u Was w sensie, tylko gdzieś coś się wydarzyło, a dobra, to ominę ten korek, pojadę inną drogą. Posprawdzać wszystko dokładnie. Natomiast jeszcze jedno zdanie a propos związków. Związki, relacje. Ktoś jest znudzony, znużony. Ach, gdzie my idziemy lub gdzie ja idę, jeżeli jesteście singlem. W którą drogę ja zmierzam? Co dalej? Czy my pracujemy nad tą relacją lub czy ja pracuję nad sobą w tym takim aspekcie właśnie miłościowo-związkowym? I chęć pokonania własnych ograniczeń lub chęć pokonania jakiejś toksyczności. Albo oznacza to, że ktoś się zastanawia nad wyjściem z toksycznej relacji, ukróceniem czegoś, lub ewentualnie wyjściem z jakiegoś problemu, który razem byście mieli we dwoje. Albo ktoś się zastanawia nad pokonaniem własnych lęków, własnych ograniczeń. Ktoś, kto jest singlem i musi popracować nad sobą, żeby wyjść do ludzi, żeby zacząć poznawać ludzi. No, jest to możliwe, tylko że potrzeba więcej pracy, której na razie tutaj nie ma. No i dlatego się ktoś zastanawia, w którą stronę ja idę? No właśnie na razie w żadną, bo musimy się zabrać za popracowanie nad czymś. W sposób niekonwencjonalny. Pokonajcie przeszkody. Ale jest jedna rzecz, którą muszę powiedzieć do związku, który jest bardzo nadszarpnięty. Jeżeli ktoś ma, jak nie macie, to nie do Was. Jeżeli jakiś strzelec ma bardzo, bardzo nadszarpnięty związek, taki, którego się naprawdę nie da uratować i wiecie, że się go nie da uratować, słuchajcie, zastanówcie się nad tym, że może już nie warto w to inwestować, bo jedziecie w złą drogę. Znaczy, idziecie złą drogą i jedziecie w złym kierunku, próbując naprawiać coś, co być może już od dawna wiadomo, że się tego naprawić nie da. To było być może do jednej osoby, ale musiałam powiedzieć. Miśki, lecimy dalej. To był Szczelczyk, teraz
koziorożec. Koziorożcu. No, co tam? Co tam, co tam, co tam? U przepięknego koziorożca. Co to ma być? O rany boś! A na co wy te pieniądze wydajecie, ej? Naprawdę, na głupoty! Co to jest w ogóle? Dobra, historia numer... O rany boski, ile historii. Dobra, może ze dwie. Historia numer jeden. Lovelas podrywa człowieka, który jest w związku lub człowiek, który jest w związku, jest Lovelasem dla jakiegoś singla i go podrywa. Czyli co? Za dużo ludzi. No to weźcie, nie miejski. Lovelas niestabilne, zero oferty, nie ma stabilizacji, nie ma w ogóle jakiegoś budowania, organizowania czegoś poważnego pomiędzy ludźmi, bo jest za dużo ludzi i jest Lovelas. Osoba niestabilna. Nie wiem, czy bym się w to bawiła. Nie wiem. Alternatywa i tu uważamy, żeby czasem wasz partner albo wy nie robił jajów na boku. No, no jajko zrobione, no. No ja nie wiem, może mini podrywik i jakiś tam flircik, ale żeby to nie poszło w coś głupszego. W coś głębszego, wiecie o co chodzi. Dobra, schodzimy z tematu związków. Dobra, może być kłótnia o pieniądze w jakiejś relacji. No to jeszcze takie coś. Kłótnia, frustracja, ktoś głupio wydaje pieniądze. Albo w ogóle właśnie uważajcie na wydatki. Uważajcie na wydatki. To znaczy, ja nie uważam, że wam tych wydatków zabraknie, dlatego że macie kartę stabilizacji i konkretów, taką konkretną kartę, jeżeli byśmy mówili o finansach, ale wydatek głupi lub impulsywny mógłby być. Mógłby być. Jeżeli czekacie na, brakuje wam pieniędzy i czekacie na czyjąś decyzję, nawet jeżeli chodziłoby o urząd, bank, urząd, coś takiego, skąd się pieniądze dostaje, albo z pracy, jak ktoś czeka na jakieś pieniądze, mogłyby przyjść. Ale nie wiem, czy co, w weekend, czy po weekendzie dopiero, ale jest pokazane, że można się spodziewać jakiegoś ustabilizowania sytuacji finansowej, jeżeli ktoś czeka na jakieś pieniądze i jeszcze nie przyszły, o to mi chodzi. Miśki, a co to jest za wydawanie ogromnych pieniędzy na... widzicie, nie chcę powiedzieć na co. Nie chcę powiedzieć na co, dlatego że to naprawdę nie jest moja sprawa, kto wydaje na takie rzeczy pieniądze. To w ogóle nie jest niczyja sprawa, czy ktoś wydaje na kościół, na sektę, na wróżkę, pipciuszkę, czy na kogo. To w ogóle nie jest niczyja sprawa, ale uważajcie, na co wydajecie pieniądze. Jest pokazany jakiś duży wydatek. Pytanie, czy jest to wam potrzebne? Nic więcej nie mówię. Czy jest wam to potrzebne, jest moje pytanie. Miśki, co tu jeszcze? Jest pokazany albo na jakiś kurs, studia, kurs, jakiś duży wydatek trzeba wydać. Może być chodzić o studia i kurs, bo to jest albo związane z jakąś czyjąś duchowością, ten duży wydatek, albo jest to związane z nauką, ze studiami, z nauką. Ale duży pieniądz wydany by był. No to jeżeli macie, to okej, ale jeżeli by to było na razie impulsywne, bo należy zachować te pieniądze na coś innego, to trzeba się jeszcze zastanowić, dobra? Nic więcej nie mówię. Nie. Dobrze podejmij decyzję. Osądź, zobacz prawdę. Osądź. Osądź kogo? Zdradzającego partnera, partnerkę. Albo Lovelasa, który ma kogoś innego. Albo Lovelasa, który obiecuje gruszki, nawet żeby na wierzbie to pół biedy. Nie wiem na czym. Mam wizję takiej gałązki. Jest taki film... A dobra, nie będę wam podać filmu. Dobra, nie, bo... Dobra. Zobaczyłam takiego badyla, dosłownie. Takiego badyla z takiego filmu, co ja zawsze oglądam, Święta Christmas with the Cranks. Po polsku to przetłumaczyli Święta Last Minute. Pff. Nie wiem czemu tak przetłumaczyli, ale tak przetłumaczyli ten film. I oni tam nie chcą święta, potem w ostatniej chwili chcą święta i jedyna choinka to jest taki badyl i on tą choinkę ładuje na samochód i jedzie gdzieś tam do domu, przyjeżdża, a tu sam taki patyk zostaje. No to takie coś zobaczyłam. Gruszki właśnie na takim patyku. Chociaż no, to byłby wyczyn, jakby to urosło
Dobra, miśki sorry. Ja jestem w nastroju świątecznym i dlatego ja... Na mnie już proszę nie zwracać uwagi. Aż do stycznia. Nie, no nie. Dobrą decyzję po... Słuchajcie, jest jeszcze gdzieś jakiś koziorożec, że to koziorożec robi jajko. To znaczy ma związek stały poważny i ma człowieka. I słuchajcie, tu jest duży dylemat. Więc rada dla takiego koziorożca, który ma dwie relacje, dwie osoby do wyboru. Rada dla takiego koziorożca, dobrze zdecyduj. Przypatrz się, zobacz prawdę, otwórz oczy, zobacz całość sytuacji i wybierz, i zdecyduj. Ale jeżeli Was ktoś podrywa, kto jest trochę niestabilny, Wy musicie podjąć jakąś decyzję w sprawie miłości. Natomiast jeżeli nie chodzi o związki, miłość, to podejmowanie decyzji w sprawie pieniędzy lub jakiejś spółki z kimś, spółka, w sensie biznesowa. No, dwa człowieki tu, coś finansowo. Decyzję dobrą. Zobacz prawdę. Dlaczego? Bo tu jest jakaś niestabilna osoba, taka szemrana. No, to zobacz prawdę, otwórz oczy. Przyjrzyj się tu ze śledzikiem. Zobacz prawdę, dobrą decyzję podejmij. Jest pokazane. A, no właśnie, takie buty. Takie buty. Dobra, kochani, to był koziorożec. Teraz wodniczuliś. W wodniku, poważnie. Wodniki, wy jesteście poważni, czy tacy jesteście troszkę jak ja? Tacy... Co? Jacy, przyznajcie się, jacy jesteście. Piszcie to szybciutko w komentarzach, kurde. Bo nie wiem, może mam nie mówić wodniczuliś, tylko... Szanowny panie wodniku. Lub pani wodniczko. Panie wodniczki są fajne. Co nie, dziewczyny? No. I jesteście wariatki takie jak Ewusia? Oczywiście, że tak. A panowie to niech się tu wypowiedzą. No. Lecimy. Lecimy, co robi przepiękny... Przepiękny wodnik w weekendy. Miśki, na co to jest w ogóle? A ty, czym to jest malowane? Na czym? Bo to, że palcem, to jest raz, ale na wodzie? Na czym? Na ruchomym piasku? Takie namalujecie i co to w ogóle jest? Co to w ogóle ma być? Kto to organizuje? A w ogóle co ktoś organizuje? O czym ja w ogóle gadam? Ale jaja. W ogóle się nie przejmuję komentarzami. Ja jak mam humor, to mam humor. I trudno. No, niestety. Nie ma przeproś. No to kochani, to ja nie wiem, to wy się tu możecie nie dogadać z kimś. To jest na takiej zasadzie, ja nie wiem, co to jest organizowane. To może być w pracy, to mogą być podróże, mogą być, być może organizowanie czegoś a propos świąt, albo jakieś zakupy świąteczne, nie wiem. Albo coś w jakichś relacjach. Wy wiecie lepiej niż ja. Ale coś tak jakbyście, nie wiem, czy wy, czy ktoś, ja powiem ogólnie. Jakiś człowiek, być może to wy jesteście, leci, tu już organizujemy, już jest wszystko, decyzja podjęta, dobra, jest plan, robimy. A tu się okazuje, że to w ogóle ani nie zostało umówione, ani nie zostało dogadane. Jakaś inna osoba to ani nawet nie wie, że jest taki plan i wobec tego ten plan albo nie wypali, albo nie będzie robiony. Może też być tak, że jedno chce, drugie nie chce. Jedno myśli, że będziemy planować, drugie pokazuje, że a wiesz co, ja właściwie to nie wiem, nie dogadaliśmy się. Uważajcie, żeby to nie było w biznesie, takie niedogadanie się z kimś. Natomiast jeżeli jesteście wodnikiem singlem, zwłaszcza takim singlem, który być może coś porzucił, być może komuś odmówił, być może z czegoś w jakiejś tam niedalekiej przeszłości zrezygnował. To jest pokazane, że się odcinacie i nawet jakby ta osoba do Was wracała, bo wiemy, że Merkury, Fiurga odwrotnie, wiemy, może próbować się komunikować, ani byście chyba nie gadali z tym człowiekiem. Pokazujecie, idę w swoją stronę człowieku i Ty nie masz propozycji dla mnie, a ja dla Ciebie też nie mam propozycji. Nie mamy o czym rozmawiać. Ale jeżeli te karty pokazują konkretny związek, który jest, mamy problem. Mamy problem. Nie ma rozmowy, nie ma ustaleń, nie ma wspólnego planu i może też być tak, że jedno myśli, że plan już jest, a drugie absolutnie go nie będzie realizować, dlatego że się ludzie nie dogadali. Ale mówię, ktoś myśli, że się dogadał, a ktoś inny zupełnie absolutnie się nie dogadał. Także
cokolwiek macie z partnerem, partnerką, w pracy, w biznesach, w, nie wiem, może i w jakichś urzędach, albo z przyjaciółmi, z rodziną, z sąsiadami, nie wiem, nieważne, jakiekolwiek plany, decyzje, dogadywanie się, wyjazdy, nie wiem co tam jeszcze, naprawianie, budowanie, odchodzenie, słuchajcie, nie wiem co, cokolwiek, co dotyczy Was i człowieka i wymaga kłapania do siebie, bo trzeba się dogadać, nie jest dogadane, od razu mówię, przyjrzeć się temu. Przyjrzeć się. Nie jest dogadane. Nie je, jedno wie, drugie nie wie, albo w ogóle nikt nic nie wie. Jedno wie swoje, drugie wie co innego. Więc nie ma rozmowy, nie ma budowania, nie ma naprawiania. Jeżeli ktoś do Was przyjdzie z taką ofertą, tu w ogóle popatrz, co ja tu dla Ciebie mam, to ta oferta jest szemrana. Nie wiem nawet, czy jest prawda powiedziana a propos oferty. Nie? Uważamy. Jeżeli ktoś czeka na ofertę, ona może nie przyjść. Nie, że w ogóle. Ale w ten weekend może nie przyjść. Nie wiem jaka oferta, zaproszenie być może. Może gdzieś czeka, może się zgubiło. Jest jeszcze pokazane. I tu mówię do ludzi, którzy czekają na paczkę, list lub jakiś dokument, który pocztą mógłby przyjść albo przez kuriera. Kochani, w innym kierunku mógł pójść. Ta rzecz mogła pójść w innym kierunku. Słuchajcie, no nie wiem, czy dzwonić do kuriera, czy do kogo, ale może pochodzić po sąsiadach, zapytać, czy ktoś nie dostał listu, paczki, czy czegoś takiego. Bo dosłownie, jeżeli mieszkacie w bloku, to gdzieś piętro niżej, piętro wyżej, gdzie indziej to poszło, albo do jakiejś innej klatki. Numer by ktoś mógł pomylić. Jezu, dobra, nie wiem, o czym ja gadam. Miśki, sorry. Takie coś mam w głowie, to mówię, bo już się nauczyłam, że lepiej powiedzieć, niż nie powiedzieć. To strasznie dużo informacji dla wodnika. Ale Wy wybierzcie tylko taki fragment, nawet jakby to było jedno zdanie wyłapane, w tym na przykład o tej paczce. I tyle, a resztę możecie zignorować, bo to nie musi być Wasze, to są ogólne czytania. Musimy o tym pamiętać, dobra? Na czwartym piętrze. Co? No mówię Wam, na inne piętro poszła paczka, jeżeli to jest albo gdzieś pod jakiś inny numer. Ale by jaka. Dobra, posłuchajcie. Jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości odnośnie zdrowia, pieniędzy, związku stałego, poważnego, zajmijcie się tymi sprawami. Coś jest niedogadane lub coś jest nieodżywione, niezaplanowane. Jeżeli chodzi o zdrowie, ktoś o siebie nie dba. Jeżeli chodzi o związek, ktoś nie dba o związek. Ktoś nie naprawia, nie planuje, nie daje ofertę. Nie, wy macie radę, nie ignoruj swoich obaw. Jeżeli obawa byłaby taka, czy mi starczy pieniędzy na ten wydatek? Jeżeli jest taka obawa, to może znaczy, że należy nie wydawać tych wszystkich pieniędzy na ten ogromny wydatek. Zastanówcie się jeszcze nad tym, dobra? Tylko tyle mówię, nic więcej nie mówię. Pilnować swoich pieniędzy. Pilnować swojej stabilizacji. Nie ignorować obaw, bo Wam coś intuicja będzie podpowiadać. Ludź drugi Wam nie podpowie, bo z ludziem możecie się nie dogadać. Wiecie, o co chodzi? Merkury. Ale intuicja może Wam podpowiedzieć. Posłuchajcie. Posłuchajcie swojej własnej, kochani. Intuicja. No, wodnik zwariowany, to i czytanie zwariowane. Dobra, nie wnikam, miszki, co Wy tam macie, lecimy dalej. Rybuliście. Macie ofertę, ktoś Wam daje ofertę, ktoś Wam o coś prosi. Wróć do mnie, och, och, wróć do mnie. Albo rybki kogoś proszą. Ktoś przychodzi i prosi o powrót. Aj, i łatwo byłoby wrócić, bo byście nie cierpieli, oni by nie cierpieli, łatwo by było. A z drugiej strony pytanie jest, no dobrze, ale jak wrócę, może ja wtedy będę cierpieć. Czy mi to jeszcze jest do czegoś potrzebne? Nie wiem, co zrobicie. Jeżeli to Wy macie zdecydować, być może w ogóle nie będzie żadnej decyzji w ten weekend. Może nie chodzić o związek stały, poważny, może nie chodzić o romantyczny związek, może chodzić o przyjaźń lub o jakąkolwiek inną sprawę z przeszłości. To może chodzić i o pracę. Jest to coś, co przychodzi i pokazuje się Wam w ten weekend jako oferta. Alternatywnie to Wy idziecie do kogoś z jakąś ofertą. Praca, przyjaźń, związki, miłość, nie wiem, nieważne, Wy wiecie, co macie, ale ktoś idzie do kogoś. Masz ofertę. Ofertę, wróćmy do tego, co było. Nie wiem, w jakim aspekcie życia. Wróćmy do tego, co było. Tam jest coś jeszcze nieskończone. Choć spróbujemy coś jeszcze raz.
a Wy pokazujecie, czy w ogóle tu jest pokazane, że osoba, która dostaje tą ofertę lub tą propozycję, mówi: aj, no w sumie byłoby łatwo, może by człowiek tak nie cierpiał, może nie byłby samotnym, może by coś się udało naprawić, a z drugiej strony, a jeżeli cierpienie było wcześniej, to co, ja teraz mam wrócić do tego cierpienia, które było, to ja nie wiem, czy mi się to opłaca, jest pokazane. Równie dobrze ktoś mógłby być namawiany do powrotu do trójkąta. Ja, mi się nie wydaje, że Wy wrócicie do trójkąta, nie sądzę, ale mógłby ktoś być do tego namawiany, no. Misiaczki! Coś się nie może skończyć. Niektórzy mają straszny... A, dacie radę, misiaczki. Niektórzy mają straszny... zmęczenie i zniechęcenie tym okresem teraz, który będzie prowadził do nowego roku. Tą resztą tego miesiąca. O, jak mi się nie chce. A gdzie te święta? A jak? A robić? A gotować? A może będę siedzieć i nic nie robić? A z tym się spotkać, z tamtym? A tu jechać? O Jezu, jak mi się nie chce. Niech się ten rok już skończy. Już mam dosyć. Jestem zmęczona, zmęczony. Słuchajcie. Jeżeli nie chcecie, to nie będziecie nic robić, organizować. Ja Wam nie mówię, co Wy macie robić. Ale jeżeli jest taka potrzeba, lub być może macie rodzinę, dzieci, może ktoś chce kogoś odwiedzać, może dla kogoś trzeba coś zorganizować, dacie radę. Jeżeli znacie jakiegoś lwa, ten lew może Wam pomóc albo doradzić. A jeżeli macie w swoim horoskopie lwa, bo na przykład macie jakiś ascendent czy coś takiego, wydobyć to z siebie. Jest pokazane, że macie wewnętrzną siłę i należy ją w tym okresie teraz z siebie wydobyć. Jeżeli ta siła ma się odnosić do odmówienia człowiekowi, który wraca i powiedzenia: nie, 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 dziękuję, ja nie wracam do cierpienia, ja już się z tym pożegnałem, no to wtedy takie coś. Zachowaj siłę, pokaż swoją siłę, masz dużo siły. Dokop się do tej swojej siły. Jest pokazane w ten weekend. No. Dacie sobie radę, spokojnie. Wszystko, co by tutaj było, to Wy sobie z tym poradzicie jak najbardziej. No. Misiaczki na spokojnie. No dobra. To były przepiękne rybuliszki. A teraz baranek. Baranku. Weekendowcze. Baranek weekendowiec. Ja włożę z powrotem te karty, tylko patrzę. Uważajcie na rywalizację, kłótnie i wybieranie jakiejś drogi w pracy, jeżeli ktoś w pracy coś ma robić. Bo mi wypadły te karty. Baranku, baranku. Nie, baranek nie cierpi lub nie będzie cierpiał. Kocha lub będzie kochał. Wraca do kogoś, naprawia coś albo znajduje nowe szczęście. Ha. Uważajcie tylko, żeby ktoś Wam nie mydlił oczu i nie bawił się, albo Wy się kimś... Dobra, już, zaraz zobaczymy. Próby powrotowe też i u baranka są pokazane. Zobacz, czy uda się coś naprawić. Pracuj nad relacją, pracuj nad sobą. O cholera. W pracy komuś się być może podobacie. O ranyście. Dobra, po pierwsze... Jeżeli baranek cierpiał, ma pokazane wychodzenie z cierpienia. Tyle, koniec zdania, kropka. Ja nie wiem, czego to dotyczy, nie będę zgadywać. Baranek sam wie, czy cierpiał, czy nie cierpiał. Nie ma, nie będzie, już. Już jest okej. Jest. Dwójka kielichów, proszę, jest. Tylko teraz tak. Czy ta dwójka kielichów i brak cierpienia to jest powrót do czegoś? Bo jeżeli tak, to uważajcie, bo ja nie wiem, czy tu wszyscy są poważni. Tu ktoś mógłby być dziecinny, niedojrzały, albo mieć takie trochę rozlatane oczy na boki patrzeć. Ja tylko mówię jako ostrzeżenie i tylko tyle, nic więcej. Uważajcie też, żeby Was nie podrywał ktoś, kto ma już inną osobę, a Wy być może nawet o tym nie wiecie. Przyjaźń, miłość, rodzina, związek, ci, którzy mają w swoim życiu, w sensie nie, że powrót, tylko macie, rodzinę, związek, przyjaźń, dzieci.
jest pokazane, są pokazane bardzo silne więzi. Natomiast osoby na zewnątrz, na przykład waszego związku, albo na zewnątrz waszej rodziny, jakieś osoby kłapiące, osoby gdzieś z tyłu, nie wiem co to są za osoby, to mogą być znajomi, nie wiem. Jeżeli miałabym wybierać na waszym miejscu, co zrobić w ten weekend, to poszłabym z mężem, żoną, partnerem, partnerką, przyjacielem, przyjaciółką, nie wiem, z dzieckiem nawet, poszła, czy z kimś tam, poszłabym, czy spędziłabym czas we dwójkę albo jakoś w takim mniejszym gronie, niż łaziła po imprezach. No. Niż łaziła po imprezach. Jest też pokazane, że ktoś, kto wracałby do przeszłości i przyjmował do życia kogoś, z kim się rozstał, mógłby się spotkać z dezaprobatą przyjaciół, znajomych lub osób trzecich, nawet w rodzinie. Dezaprobata. Nie przejmować się tym. Wy decydujecie, z kim jesteście, a nie ktoś za was decyduje. Ale mógłby ktoś patrzeć na to krzywo. Natomiast jest pokazane, że wy, jeżeli możecie coś naprawiać, to naprawiajcie. Jeżeli wasza najbliższe dni to jest organizowanie czegoś w pracy na przykład, albo może organizowanie świąt, rodzinnych świąt, to jest pokazane, żebyście się tym zajęli już teraz. Należy coś organizować, ale jest jeszcze pokazane, no nawet to nie jest, że uważaj, tylko wiedz, że ktoś cię pragnie lub ktoś na ciebie zwraca uwagę i to może być związane z pracą albo na terenie pracy, albo gdzieś w godzinach pracy mógł was ten ktoś widzieć, albo wy ich, albo przez pracę byście się poznali. No bo gdzieś ktoś świadczy jakąś usługę na przykład i ktoś gdzieś przyjdzie, coś kupi. Czy nie, wiecie, o co mi chodzi? To może być nawet coś takiego. Więc bardzo moglibyście się komuś spodobać w godzinach pracy. Ja nie mówię, że to musi być na terenie waszej pracy, ale w godzinach pracy. O, tak to zostawię. Więc zauważcie tą osobę być może. Jest pokazane, że ktoś, kto się komuś bardzo podoba, teraz mówię do singli zdanie, wstydzi się, znaczy odwrotnie, komuś się ktoś podoba, ale wstydzi się podejść. Dwa powody wstydu są. Po pierwsze, wstydu lub takiego, nie wiem, czy mogę podejść do ciebie. Po pierwsze, ktoś może uważać, że nie zasługuje na aż tak pięknego baranka przecudownego i boi się, że zostanie odrzucony, ale jest jeszcze druga rzecz. Jest gdzieś jakiś baranek, który jest singlem, ale człowiek, który na was patrzy oczami, nie wie, że wy jesteście singlem. Nie podejdzie, nie zaprosi na randkę, bo myśli, że wy macie kogoś, a wy moglibyście nie mieć nikogo. Tyle, nic więcej nie mówię. Chyba, że macie kogoś, możecie się podobać komuś jeszcze. I ten ktoś nie podchodzi, bo wie, że macie już związek. Miśki! Pracujemy nad tym, nad czym trzeba pracować lub co się da naprawić. Skupiamy się na pracy, na obowiązkach oraz na organizowaniu, powiedziałabym nawet, nie wiem czy nie, świąt. Chodzi mi o zaproszenia, o organizowanie, gdzie pojadę, co będę robić. Nawet takie rzeczy. Działajcie z pasją. Pracujcie, skupcie się na pracy lub na jakiejś organizacji. I wiedzcie, że się wam, że wy się podobacie. No albo wam się ktoś podoba, no to idzie w dwie strony. No to może być też tak, że inny znak ogląda, co ja mówię do barana. I wtedy bym powiedziała, że do tego innego znaku, że baran jest wami zachwycony. Także takie buty, takie buty. Osoby u baranka, który ma jakiś związek, osoby na zewnątrz was mogą negatywnie wpływać na wasz obecny związek. Negatywnie wpływać. Nie wiem, to może być rodzina, znajomi, ale negatywnie. No. Ajajajajaj. Byczu lisiu. Byczu lisiu. Och. No i widzicie, wy się też podobacie. Wszyscy się podobają. O kurde! Ktoś bardzo długo na coś czekał lub czeka. Ktoś, kto jest zachwycony bykiem, albo byk jest kimś zachwycony. Dobra, ja powiem ogólnie.
Osoba jest zachwycona drugą osobą. Bardzo pragnie i chce coś z nimi robić. Czeka. Nie doczeka się, odwróci się plecami i pójdzie. Co to jest? Wy uważajcie też na takie sytuacje, w których wy macie własny biznes i ktoś bardzo, bardzo długo czeka i zrezygnuje. Na przykład ja tak ostatnio miałam, że poszłam do jakiegoś tam sklepu AGD, coś tam miałam kupować. I słuchajcie, teraz w ogóle w Irlandii jest kryzys, słuchajcie, nie ma ludzi, nie ma rąk do pracy. No, jest naprawdę, jest ciężko. I w sklepie pracuje trzy osoby na krzyż, a jeżeli jeszcze sklep jest piętrowy, to na przykład w danym momencie na górze nikogo nie ma. I człowiek czeka, aż tak mu nie zależy, żeby iść i szukać kogoś. No jak nikt nie podejdzie, no dobra, idę do innego sklepu. To jest na takiej zasadzie. To jest tego typu energia. Albo nie chodzi o biznes, tylko chodzi o miłość. Miłość jak miłość. Na pewno pragnienie, pożądanie, zachwyt, romans. Ktoś naprawdę pragnie, ale czeka. Ile mam jeszcze czekać? A dobra, pieprzę. No, w sensie odwracam się plecami. No, odwraca się ktoś tutaj plecami. Oj, by czuliście. Nie wiem. Ja nie wiem, na co ktoś czeka. Może na jakąś konwersację, na jakieś bycie zauważonym przez Was na przykład, albo Wy czekacie na coś takiego. Ale to jest przedziwne. O, nie ładować się w trójkąt jest pokazane. To może dlatego się ktoś tu odwraca. Wy macie... O Jezu. Dobra, posłuchajcie, by czuli się. Jeżeli Wy macie związek stały, poważny. Tak, obserwuje, czeka, pragnie, by czuli się. Tak, jest. Ale jeżeli Wy nie zareagujecie na ich jakieś tam, no nie wiem na co, nie wiem na co mielibyście, nie, może się odzywają do Was. Jeżeli Wy nie zareagujecie, to oni rzeczywiście pokazują, że się będą musieli odwrócić i odejść, ale Wy macie pokazane, żeby nie reagować. Jeżeli Wy jesteście singlem i to jest osoba, którą już znacie i na którą czekaliście, żeby wróciła, to ta osoba może się pojawić w Waszym życiu, owszem, ale ja nie wiem, czy to warto w to inwestować jeszcze. Ja mam pokazane, że tu jest coś ukryte, to jest jakaś tajemnica. Należy być podejrzliwym i do końca nie ufać. A karty rady mówią, nie ładuj się w trójkąt lub nie ładuj się w coś, co może Ci w przyszłości złamać serce. Nie rozmawiaj, nie oferuj swojego serca. Nie oferuj swojego serca. Dasz mu serce, to Ci weźmie i co? Złamie na pół. No, to nie wiem. Oj, nie wiem. Słuchajcie, to jest też taka sytuacja, kiedy jakiś singiel mógłby być podrywany przez nawet nowego człowieka i ten nowy człowiek chce romansu, chce seksiki, chce robić rzeczy, aby czuliś mówi, a ja se poczekam. Nie będę z Tobą robić jeszcze romansu. Poczekam i zobaczę, jaki Ty jesteś zaangażowany lub zaangażowana w tą naszą relację. Budujmy przyjaźń, poznawajmy się. Co? Przyjaźń, poznawajmy? Idź, tym jestem, odwracam się i idę gdzie indziej, gdzie mi dadzą od razu. A? No właśnie. Nie inwestuj swojego serca. Nie angażuj się w coś, co jest ogniste, ale może trzeba poczekać i zobaczyć, czy przypadkiem się za chwilę nie odwróci plecami do Was. Tylko tyle mówię. Ale to może być bardzo... To się Wam może podobać. Ja mówię teraz raczej do singli. Bo jeżeli mówiłabym do związkowców, to powiedziałabym, żeby uważać na trójkąty i na osobę, która zaczepia, która jest zachwycona, która coś chce, ale ponieważ się nie doczeka, no bo Wy nie zwrócicie na nich uwagi, to się odwrócą plecami i pójdą. Ale tak będzie lepiej. Dlatego, że na razie jesteście zajęci. Wiecie, o co mi chodzi? Tyle, nic więcej. Nie mówię. Co jeszcze mi siaczki? Wokół jest pokazane czekanie na coś. Przedłużone czekanie na coś. Czyli mamy weekend. Czekamy. I nagle się okazuje, że coś nie ma sensu i trzeba z tego zrezygnować. To nie musi chodzić o związki. To może chodzić o jakiś pasjonujący plan, który właściwie może nie jest dla Was. Może nie powinniście się za to brać. Albo o jakieś zakupy, załatwianie jakichś spraw i czekamy, a dobra, pieprze. Słuchajcie, to jest taka sytuacja, w której na przykład ktoś ma do Was przyjść, spóźnia się godzinę, dwie, trzy, no to co, mam dłużej czekać? Czy mogę wyjść z domu i organizować sobie weekend, sobotę, niedzielę?
Pewnie bym wyszła. Chyba bym nie czekała. Jeżeli to Wy jesteście stroną czekającą. Tylko tyle mówię. Tylko tyle mówię. No. W związkach stałych, poważnych, jeżeli macie, jest pokazane albo planowanie jakiegoś odchodzenia, czy jakiegoś zmiany miejsca, wyjazdu być może. Albo, i tu trzeba uważać, jakiś dystans emocjonalny, dystansowanie się jednego do drugiego, dystansujecie się. I jest też pokazane, że ktoś na coś czeka w tej relacji i się nie może doczekać. I to pogłębia dystans między wami. No, miśki, się trzeba zastanowić, co dalej. No, się trzeba zastanowić, gdzie jest wasze uczucie, jakie jest wasze uczucie, jakie są wasze emocje. Trzeba się zastanowić nad tym, co my tutaj tak naprawdę do człowieka czujemy. No. Jeżeli chodzi o no co to wszyscy mają, kurde, tego agenta? Co to w ogóle? Chodzi po ludziach, od znaku do znaku. Co to jest, jakiś domokrążca? No wszyscy mają tego, kurcze, króla buław, no. No już nie wiem, który znak z kolei. No mówię domokrążca, no jeden go odrzuci, to polezie do drugiego. No i tak od znaku do znaku. Ja nie chcę zgadywać, spod jakiego on biduś jest znaku. Nie. No nie. No nie. Nie zgadujemy? Nie, nie, nie. No bo wiadomo, może być każdy. To samo, co powiedziałam, to pyka. Kochanek odejdzie, bo się nie doczeka. Albo kochanka. Odejdzie ktoś, romansista, ktoś, kogo ktoś pragnie. Powiedziałabym, jedno, drugie pragnie. Oboje się pragną. Oboje się chcą. Ale odejdzie, bo się nie doczeka. Albo ktoś musi coś zostawić. Teraz weekend. Albo planuje zostawienie czegoś, pozostawienie czegoś. Nie tyle planuje, co zaczyna działać w kierunku zostawienia czegoś. Jakaś osoba zaczyna działać w kierunku zostawienia. Ajajajajaj. No, to tutaj bym powiedziała nawet rezygnacja z dylematu miłosnego. Co to znaczy rezygnacja z dylematu? No to znaczy, że wybieramy jedną osobę. Mieliśmy dwie, był dylemat, był. Rezygnujemy z dylematu. Nie chcę dylematu, dziękuję bardzo, pa. No jedno zostaje wtedy. No to takie coś. Albo wybór, po prostu. Ktoś wybiera, wy lub oni, nie wiem, ktoś wybiera. Albo całkowita rezygnacja z jakiejś relacji. Teoretycznie to nie musiałaby być relacja miłosna, to nie musi być małżeństwo, to może być romans, to może być nawet jakaś przyjaźń, ale zabarwiona, więc nie wiem, czy to jest przyjaźń. Zabarwiona jest, no, seksualnie. Ewentualnie, jeżeli by to miało być zawodowe, jakaś spółka, ktoś pokazuje, odchodzę, rezygnuję, nie będę z tobą już. Jest. Nie powiem tego słowa. Nie powiem, co chciałam powiedzieć, no bo to ja nawet nie wiem, czy by mnie nie zablokował ten YouTubek. A propos spółki. Nie będę z tobą już robić rzeczy, no w sensie, nie będę z tobą już robić rzeczy. No. Teraz sobie pomyślałam, że słowo pochodzi od spółki, ale jaja. Ja nie myślałam o tym wcześniej, znaczy, bo to takie nieładne słowo. Ale w każdym razie. Ale pasowałoby to, żeby to powiedzieć. Tylko nie wiem, jakby to zostało potraktowane. Poczuj ulgę. Poczuj ulgę. Dobra decyzja. Kochani, tu jest dobra decyzja podjęta. Moglibyście trzymać się czegoś kurczowo. Czego? Związku, romansu, trójkąta. Jakiegoś pożądania, o romans mam, coś tam chcę. Moglibyście się trzymać kurczowo, pewnie, ale tu jest pokazane, dobra decyzja będzie, jak zrzucisz z siebie ten ciężar. Podejmij decyzję. Wy pokazujecie, że i tak podejmiecie, ale jeżeli to nie wy podejmujecie decyzję, tylko człowiek podejmuje decyzję, to jest pokazane i dobrze.
i dobrą decyzję podjęli. I dla Was też to będzie ulga. Jest pokazane, poczuj ulgę. Zrzuć z siebie jakiś ciężar. Jest pokazane na ten najbliższy czas. Jeżeli to nie chodzi o sprawy związane z człowiekiem, może chodzić, jeżeli chodziłoby o człowieka, to jeszcze mogą być jakieś wyjazdy. Porzucam ten kraj, porzucam ten dom, wyjeżdżam, opuszczam jedno miejsce, jadę gdzie indziej. Może tak być, ale jeżeli nie chodzi o człowieka, w sensie relacji, to mogłoby jeszcze chodzić o pracę. Pracę, biznesy, tego typu rzeczy. I nie dogadują się dwie osoby i postanawiają, że właściwie może jedno odejdzie z tej spółki, z tej jakiejś, nie wiem, umowy albo może z pracy, no to nie wiem. Ja nie mam konkretnych kart na pracę, mam tylko pokazane, że dwie osoby się nie dogadują i ktoś musi odejść, no. Ale jest pokazane, poczuj ulgę, albo jest pokazane, że ta decyzja to przyniesie Ci ulgę, żebyście Wy wiedzieli, że to dla Was jest ulga, no. A jeżeli to Wy macie zdecydować, to jest pokazane, to zdecyduj i poczujesz ulgę. Ale tu jest jeszcze przemycona ta taka, taka rada. Ja już Wam kiedyś mówiłam o czymś takim, że nie wiem, czy Wam akurat, ale jeżeli podejmujemy decyzję, jeżeli na przykład mamy problem, żeby podjąć decyzję, czyli w psychologii to się nazywa dysonans poznawczy, dlatego, że mamy do wyboru dwie drogi, dwie opcje i obie są atrakcyjne, te opcje. Nie wiem, czy chodzi o ludzi, czy o pracę, czy o cokolwiek, ale obie opcje są atrakcyjne. Mamy dysonans poznawczy. Kurde, nie wiem, to, oj, ale to wtedy nie będzie tego. To, oj, to wtedy nie będzie tego. Nie wiem, co zrobić. W momencie, kiedy zostanie podjęta decyzja, jeżeli poczujecie ulgę, że już nie ma tego dysonansu poznawczego, że już nie ma tego nie wiem, to znaczy, że decyzja została dobra podjęta. A jeżeli zostanie podjęta decyzja i cały czas jest to samo uczucie, że o, ale tam, no to trzeba się wtedy zastanowić. Albo trzeba wybrać to drugie, albo się okaże, że ani jedno, ani drugie. No. Albo i jedno, i drugie. No tylko, że tutaj uważać, bo to nie wiem, o co to u Was chodzi. Jak poczujesz ulgę po podjęciu decyzji, to znaczy, że jest to dobra decyzja. A? Takie buty. Może się ktoś zastanawia, jakieś bliźnięto, nad zostawieniem pracy lub jakiegoś projektu. Być może tak. Jest pokazane też, żebyście w najbliższym czasie nie brali bliźnięta na siebie za dużo ciężaru. Tyle. Teraz raczuliś. Raczu. Lisiu. No. To uważajcie na te wydatki. Uważajcie na te wydatki. Kochani, jeżeli chcecie... O Jezu, żebyście to nie przegapili tej okazji. Jeżeli dziecko ma jakieś marzenie prezentowe, świąteczno-prezentowo-świąteczne. No wiecie, o co chodzi. Kochani, to za chwilę tego już nie będzie w sklepie. Ja nie wiem, czy jeszcze jest to w sklepie. Ale za chwilę może tego nie być. Jeżeli wiecie, że jest to coś popularnego, jakaś zabawka, czy nie wiem, co tam chcecie dziecku, jakiś telefon. Jeżeli wiecie, że jest coś takiego, posłuchajcie mnie i nie odkładajcie na później tego zakupu. Jeżeli chcecie, to kupić, ma się rozumieć. Idźcie już. Posłuchajcie tego w czwartek wieczorem, w piątek rano idźcie do sklepu i to kupcie. Jeżeli jest to oczywiście możliwe, jeżeli macie coś takiego, bo inaczej dziecko będzie zawiedzione. Nie będzie tego już na półce. Tyle. Tyle, nic więcej nie mówię. Dobra. Jeżeli chodzi o sprawy jakieś emocjonalne, jest pokazane, że ktoś w końcu przestaje wydziwiać albo przestaje bujać w obłokach, bo nie ma sensu. I pokazuje, ja nie wiem, czy to chodzi o jakiegoś wracacza, czy to chodzi o jakąś nową osobę, o kogoś, o kim ktoś marzy, być może. Ale jest pokazane, nie, to nie jest dla mnie dobre, ja nie będę się tym interesować, ja przestanę o tym marzyć, ja wyjmę to ze swojej głowy, ja muszę to odpuścić. Być może ja mówię do singla. Jaka sprawa emocjonalna to może być? Znowu jest pokazane, żebyście pilnowali swoich pieniędzy. No. Kochani, strasznie silny przekaz, który mówi o tym, czy ten wydatek jest dobry, czy mamy pieniądze, czy nas stać, czy na pewno będziemy z niego zadowoleni, lub o tym, co powiedziałam wcześniej, jeżeli jest jakiś wydatek w planie, to już kupować i nie czekać na przykład, a pojadę se w niedzielę, albo pojadę se w sobotę. Nie, nie, nie. Piątek rano idziemy, w przeciwnym razie może już tego nie być. Nic więcej nie mówię.
ale jeżeli chodzi o wydawanie pieniędzy, taką lekką rękę, jakby ktoś miał do pieniędzy, to też może być dziecko, które, o daj mi, daj mi, daj mi, to też może być coś takiego. To jest pokazane, że trzeba uważać na te pieniądze. Co ja tu jeszcze mam pokazane? Ogólnie mam pokazaną jakiś nowy początek, który jeszcze nie nadchodzi. Nie wiem, co to jest. Niektórzy są w ciąży, jest pokazane nowe życie, ale ono jest dopiero w przewidywaniu, ale jeszcze nie teraz. W przewidywaniu jest pokazane to nowe życie. Ale coś, nie wiem, czy coś trzeba organizować, co jeszcze może być, przeprowadzka, kupno czegoś. Ale ja nie wiem, czy teraz grudzień to jest dobry czas na organizowanie, chyba że musicie. Ale jeżeli nie musicie organizować jakiegoś nowego początku, to w trakcie retrogradacji Merkurego nie organizujcie. Na przykład, jeżeli macie się przeprowadzić gdzieś w lutym, albo macie, nie wiem, składać papiery, żeby dostać kredyt na dom, albo nie wiem, cokolwiek, to nieważne, cokolwiek. Albo macie właśnie kupić dom. Tak sobie próbuję przypomnieć, czy ja miałam retrogradację czegokolwiek. Dobra, nie pamiętam, jak ja kupowałam. Ale jest pokazane, że ten okres teraz, no to jest niby tylko na weekend, ale to mówi tak ogólnie o tym okresie energetycznym. To może nie być dobry czas na rozpoczęcie czegoś nowego. Jest pokazane, poczekaj jeszcze z rozpoczęciem czegoś nowego. Na przykład moglibyście być singlem i chcieć pójść na randkę i o, nowy związek sobie zacznę. Nie wiem, czy to jest dobry moment na rozpoczynanie nowych związków, bo osoby poznane w trakcie retrogradacji lub osoby, do których się wraca, czyli były, była, w trakcie retrogradacji, tu tak może to być niestabilne, bo możemy mieć zamglone. Nie widzę, nie widzę, jest retrogradacja, nie widzę prawdy. Dlatego uważać na to. Nic więcej nie mówię. Uważać. Uważajcie też, żeby nie przepłacić. Może chodzi o tą zabawkę dla dziecka, czy o coś innego, fajnego, nowego. Uważajcie, żeby nie przepłacić. Może się okazać, że za chwilę będzie bardzo, bardzo obcenione. Albo że nie będzie na półkach. Wy musicie sami zdecydować, które jest bardziej możliwe. Czy to jest coś, co jest bardzo popularne i mogliby ludzie wykupić? Czy to jest coś, czego nikt nie kupuje i na przykład za 3 dni będzie przecena? Ale to na to Wam już nie odpowiem. Jest pokazane, że albo nie kupicie czegoś, bo nie będzie na półce, albo wydacie za dużo pieniędzy na coś. No. Jeżeli to jest bardzo, bardzo drogie, to może trzeba się zastanowić. To się może trzeba zastanowić nad tym wydatkiem. O, tak to zostawmy. Jeżeli to jest bardzo, bardzo drogie, to może się zastanów, czy to nie nadszarpnie za bardzo Twojego budżetu. O, o, tak zostawmy, dobra? Informacje a propos kupowania czegoś. No dobrze. To był Raczuliś, teraz Lwiątko, Bombę. Lądko. Weekendowcze. Lwiaczku, weekend. Do, ho, ho. Co, tacy jesteście rozchwytywani? Nie wiecie, czy siedzieć w domu z rodziną, czy wyjść z domu? Czy być tu, czy być tam? Czy być jedną nogą tu, czy tam? Co to jest za bycie rozchwytywanym, przepięknym lwiątkiem? No, co? Może praca czy rodzina? Co to ma być? A? Jakie buty? Jakieś tu rozdroże? Jakaś decyzja? O Boże, piękne macie te karty. Przecudowne. Jeżeli macie związek stały, poważny, dom, rodzinę, dzieci i nie ma osób pobocznych, nie ma romansów i nie ma problemów, wy macie piękne karty, ale będziecie się nad czymś zastanawiać. Być może wy i partner będziecie się nad czymś zastanawiać. Jest sielanka rodzinna, spełnienie, szczęście, wały, tu jest piknik, ale domyślam się, że w zimie to pewnie nie bardzo, chyba że ktoś mieszka, dobra, nie wiem, gdzie trzeba mieszkać. W Australii, o, proszę. A, może tak być, że ktoś... Nie oglądają też niektórzy ludzie w Australii, bo czasami do mnie ktoś pisze maila z Australii, no. Także, kochani, może jakiś piknik gdzieś ktoś będzie miał. Może niekoniecznie na śniegu.
Słuchajcie, u nas nie ma śniegu. Ja bym chciała, ale nie ma. Słuchaj, i nie będzie raczej. Słuchajcie, także sielaneczka, wielkie szczęście rodzinne, może spotkania rodzinne, wow, w ogóle. I spędzanie razem w domu, w gronie rodzinnym, być może wyjazdy gdzieś jakieś rodzinne, wspólne, być może. Ale ponieważ mam rozdroże i mam pokazane, a lwiaczek się nad czymś zastanawia, to jest pokazane, że może być jeszcze jakaś decyzja do podjęcia. Być może wspólnie z partnerem. Jeżeli natomiast jesteście singlem, to jest pokazane, że się ktoś bardzo zastanawia, czy jechać poznać rodzinę jakiegoś człowieka, który Was zaprasza, albo czy w ogóle spotkać się z jakimś człowiekiem, który Was zaprasza na randkę być może. Tak jakby się ktoś zastanawiał. Jest między Wami bardzo, bardzo dużo pasji. Bardzo się pragniecie, ale ktoś nie wie do końca, czy chce poznać rodzinę tego człowieka, albo czy w ogóle chce zacieśniać tą relację poza romans. O to mi chodzi. Mało mi się wydaje prawdopodobne, że jakieś lwiątko ma i rodzinę, i romans, bo ja nie wiem, czy to by tak pięknie wyszło. To musieliby Wasi partnerzy wiedzieć o romansie i wszyscy musieliby być przyjaciółmi, bo to tak pięknie wychodzi, że to mi nie wydaje mi się, żeby to było w ogóle możliwe. No chyba, że nikt nic złego nie robi, po prostu ktoś ma szczęście rodzinne, nie wiem czy Wy, czy ktoś inny, a jednocześnie pomiędzy kimś, no lwem i kimś jest jeszcze jakieś przyciąganie. Ale nie robi nikt nic złego. Ewentualnie tak bym powiedziała. Ale w każdym razie jest pokazana sielaneczka. Jeżeli mieliście pretensje do partnera, partnerki, nie będziecie mieć. Jeżeli były kłótnie, nie będziecie mieć. Ale jest jeszcze jakaś decyzja do podjęcia. Być może wspólna. A może ktoś się decyduje, jest singlem i decyduje teraz na dniach, czy chce zacieśnić jakąś relację. Jeżeli ktoś pracuje z domu, no to ma taki podział. Tu dom, rodzina, ale tu mam jeszcze pracę w tym domu. Muszę dużo zrobić, ale mam pasję, mam motywację do działania. No to mogę robić. I jest pokazane, że się to uda. Tu się wszystko uda. Jedyne, co nie wiem, to nie wiem, jakie jest rozdroże. Jaka jest jeszcze droga? Co jeszcze musicie rozważyć? Chyba, że podział rodzina, praca. I trzeba to jakoś razem w ten weekend pogodzić. Ale pogodzicie, tylko że musicie robić jedno i drugie, jest pokazane. No. Chyba. W przeciwnym razie nie będzie ani jedno, ani drugie dobrze zrobione. O to mi chodzi. Uważamy na wydatki. A, to może to są rodzinne zastanawiania a propos kupowania czegoś. Nie wydawajcie za dużo. Albo kupcie coś, co jest tańsze. Jeżeli macie taki dylemat, czy na przykład kupić coś, co jest to najdroższe w sklepie, czy takie trochę tańsze, kupcie tańsze. Jest też pokazane, uważaj, w co inwestujesz lub w kogo inwestujesz. Singiel musi uważać, żeby nie zainwestować za dużo czasu i uwagi w kogoś, kto ma już innego człowieka. Tylko tyle mówię. Ale lwiątko, które ma człowieka, uważać, żeby nie zainwestować swojej uwagi poza swoim człowiekiem. Żeby Wam ktoś nie zaczął coś trochę mydlić oczu na zewnątrz Waszego domu, Waszego związku. Nic więcej nie mówię. Uważajcie na wydatki rodzinne, bo tu wszystko jest dobrze, ale dylemat, a tutaj rada, a czekaj, co jest z wydatkami? Może to jest dylemat wydatkowy. No. Dylemat wydatkowy. No to raczej mniej wydać niż więcej. Nie żeby żałować, tylko żeby może trochę zaoszczędzić. O to mi chodzi. No. Na spokojnie. Ale bardzo taki pozytywny przekaz dla Was. Bardzo taki szczęśliwy. No. Panie. Neczka. Jeżeli znacie strzelca, to rozmawiacie ze strzelcem. Jeżeli macie osobę, która... Moglibyście ze strzelcem zastanawiać się nad czymś, ale nie umiecie podjąć jakiejś decyzji, ale nie wiem, o co chodzi.
Jeżeli macie osobę, która wraca, to może być wracacz w sensie miłości, związku, ale to może być też coś a la przyjaźń, przyjaciel, przyjaciółka, to nie musi być miłosne. Osoba, która chce się pojednać, pogodzić lub w jakiś sposób wrócić do waszego życia. Wiecie co? Ja powiem tak. Wy co prawda pokazujecie mi, że nie podejmiecie decyzji, tylko będziecie chcieli zobaczyć, jak to się wyklaruje. Ale ja się właśnie zastanawiam. Czekajcie, a zobaczmy, jaka rada. Czegoś nie widzicie, kochani, na temat tej osoby wracającej. Wy moglibyście, jeżeli by ktoś przyszedł do was wracać, albo jeżeli nawet ktoś jest singlem i poznałby nową osobę, jest pokazane, że ponieważ ktoś się tak bardzo zachwyci drugą osobą, na przykład wy nimi albo oni wami, to będzie miał przesłonięte trochę oczy i nie będzie widział jakiejś prawdy. I wychodząc z poziomu niewidzenia prawdy i mania przesłoniętych oczu, wychodząc z takiej energii, kiedy my czegoś nie widzimy i patrzeć w przyszłość i planować jakieś, nie wiem, czy pojednanie, czy w ogóle romans, czy jakieś spełnienie marzeń, to może to się nie udać. Jeżeli ktoś by tak robił. Dlatego, że to jest na takiej zasadzie. Ja wam, jak wam mówię o manifestacji, o manifestowaniu swojego życia, to po pierwsze zawsze wam mówię, że musimy dokładnie wiedzieć, czego chcemy i to nie ma być Franek, a nie Eusebia. To ma być ogólnie wrażenie, jakie, czy poczucie, jakie wy byście mieli, gdybyście byli szczęśliwi w miłości. Ale może przyjść zupełnie inna osoba do tej miłości, bo Franek może nie być dla was dobrym wyborem, ale wy tego możecie nie widzieć. To jest raz. Dwa, może być coś takiego, że ktoś ignoruje obawy, ignoruje lęki, ignoruje jakieś karmiczne problemy, ignoruje w ogóle to, że musi coś zrobić jeszcze, coś jeszcze zmienić w sobie, żeby życie się zmieniło. Ignoruje to wszystko, a planuje sobie już, tu ja będę manifestować. Tylko, że to jest manifestowanie przy jednoczesnym ignorowaniu czegoś, co trzeba jeszcze zrobić. Nad sobą popracować, nad emocjami. Może nad życiem, może chodzi o pracę, popracowanie, zrobienie czegoś w pracy. Być może to jest coś takiego. Albo chodzi o to, żebyście zobaczyli całą prawdę odnośnie jakiejś osoby. I ta osoba jest albo strzelcem, albo wracaczem, albo osobą nową do romansu. I wy pokazujecie, że planowalibyście coś z nimi, mając przesłonięte oczy. No. Pogodzenie się, powrót do siebie, ale nie widzenie całego obrazka. Może być taki powrót do równowagi, że o, denerwowaliśmy się, byliśmy panną, która się denerwuje, wracamy do jakiejś równowagi, ale ignorujemy totalnie jakiś aspekt swojego życia. Czyli planujemy swoje życie, ignorując coś, co jest ważne, czemu się należy przyjrzeć. Zastanowić się nad tym. Jest pokazane, spełniając swoje marzenia, zobacz, czego nie widzisz. No. Jeżeli chcesz spełniać swoje marzenia, manifestować spełnienie marzeń, zobacz, czego nie widzisz. Uważajcie na osobę spod znaku wodnika, bo ona jest albo fałszywa, albo was oszukuje, albo coś ukrywa. Nie musi być, słuchajcie. Nie musi być fałszywa, nie mówi wam prawdę. Jeżeli znacie wodnika, który jest podły lub kręci, kłamie, no to po prostu jest fałszywy wodnik. Ale jeżeli znacie wodnika, który mógłby być wami zachwycony, zakochany albo, nie wiem, coś pozytywnego. Ja nie wiem, dlaczego ten wodnik ukrywa to wobec was. Nie wiem, dlaczego. No, nie musi być wodnik, może być strzelec, może być jakikolwiek inny znak. Już nieważne, jaki znak. Ale osoba, która o was marzy, nie przyznaje się, że o was marzy. Jeżeli znacie osobę, która mogłaby rzeczywiście ukrywać prawdziwe uczucia do was, to takie coś też jest pokazane. Wy macie zobaczyć jakąś prawdę. Natomiast jeżeli chodzi o wasze plany życiowe lub zwłaszcza zawodowe,
Nie mówcie na razie nikomu, jakie macie plany zawodowe. Nie mówcie w pracy, nie opowiadajcie, nic w ogóle, że zero gadania i kłapania o swoich planach zawodowych, czy w ogóle finansowych, czy cokolwiek. Nie gadać. Jest pokazane, masz marzenie, czy masz cel, widzisz już to na horyzoncie, przygotowujesz się, żeby ten cel zacząć osiągać. Dobrze, ale nie opowiadaj wszystkim dookoła. Dlaczego? Dlatego, że gdzieś może być osoba fałszywa. No, która na przykład, nie wiem, nie życzy Wam dobrze, czy coś takiego. Tylko tyle mówię. Także uważajcie, dobra? I panna się musi zastanowić, czy nie ignoruje czegoś w swoim życiu. Czy nie jest tak, że widzimy coś, ale jest gdzieś jakiś fragment, który ignorujemy. Ja nie chcę tam patrzeć, ja nie chcę tam patrzeć. No, bo właśnie tam trzeba zajrzeć. Jeżeli gdzieś jest jakaś panna, która takie coś oczywiście robi. Dobra? Misiaczki. Wagusiu. Wagusiu, przepiękna. Zakończenie romansu, zakończenie związku, brak kontaktu. Zawaliło się komuś życie. No to jest tylko do osoby, która coś takiego zrobiła. Nie robić nic na siłę. Uważać na osoby manipulujące, nie manipulować. Oj, kurde blade. Jeżeli macie dorosłe dziecko, no nie musi być dorosłe, może być nastolatek. Być może wy się dowiecie, że temu dziecku się zakończył lub ma się zakończyć jakiś romans, jakiś związek. Jeżeli tutaj nawet może być coś takiego, że ktoś się może dowiedzieć o czyimś romansie, ale nawet gdyby się ktoś dowiedział, na przykład ktoś ma żonę męża i dowie się, że ktoś miał romans, nawet gdyby wyszło na jaw, że ktoś ma romans, od razu mówię, prawdopodobnie, najprawdopodobniej ten romans już został zakończony, ok? Najprawdopodobniej. Raczej bym powiedziała, że między ludźmi romansującymi w przeszłości już nie ma kontaktu. Raczej bym tak powiedziała. Jeżeli byłby kontakt, do niczego nie prowadzi. Naprawdę, to nie jest dobry pomysł. Co by Wam tu jeszcze powiedzieć? Więc sprawy związane z czyimś romansem, z czyimś związkiem lub z trójkątem. Coś ktoś zobaczy, o czymś się ktoś dowie, albo ktoś zrezygnuje z jakiejś relacji. Jeżeli relacja jest cały czas stała, poważna i nikt nie rezygnuje, to problem w romansie między ludźmi. W sensie jesteśmy razem, ale nie ma między nami żadnej pasji. I ktoś by się mógł zacząć zastanawiać, i co dalej? Co dalej z moim życiem? Czy ja coś jeszcze będę mieć w tym życiu? No. Jest pokazane, żeby uważać na osoby despotyczne, uważać na osobę spod znaku barana, jeżeli znacie, jak nie, to się nie przejmować, ale nie robić nic na siłę, nie manipulować, ale również nie pozwolić tamtej osobie sobą manipulować. No, chyba należy to tak zostawić. Jeżeli na przykład jakaś żona się dowie, że mąż ją zdradzał, wykryje jakieś SMS-y czy coś takiego, one zostaną bardzo szybko skasowane. Niestety obawiałabym się, że jeżeli ktoś takie coś będzie miał, albo żona się dowie, albo mąż się dowie o czymś takim, obawiałabym się, że ta osoba, która zdradzała, nie powie całej prawdy o tym, co robiła. To znaczy, osoba powie, a nie, między nami nic nie było, myśmy tylko pisali ze sobą. Nie wiem, czy to jest prawda. No. Więc pewnie bym nie wierzyła we wszystko, co osoba mówi. Strasznie takie, strasznie specyficzne. Większość ludzi nie ma aż takich dramatów, a tutaj takie dramaty wychodzą. Ale pamiętajcie, wy się możecie też dowiedzieć w ten weekend o tym, że wasze dziecko coś zakończyło, albo że wasze dziecko jest niezadowolone ze swojego związku, albo że koleżanka rozstaje się z jakimś facetem, przyjdzie do was, będzie gadać i płakać. No to też jest jakaś zapowiedź waszego weekendu. To jest tego typu energia, ale to nie musi was dotyczyć. To może dotyczyć kogoś innego i wy się o tym po prostu dowiecie. No.
Jeżeli chodziłoby o pracę, a nie o związki, to ktoś chce się wypisać z jakiejś umowy, z jakiejś spółki, albo nie przyjdzie do pracy i nie będzie pomagał. Jeżeli ktoś nie przyjdzie do pracy, albo się wypisze z jakiejś współpracy, to może to być problemem. Dlatego, że nagle się zwali cała robota na jedną osobę. No. Nie robić czegoś na siłę. Nie manipulować. Nie pozwolić sobą manipulować. Nie mydlić oczu, nie pozwolić sobie mydlić oczu. Nie obiecywać i nie przyjmować obietnicy. Nie wierzyć w każde słowo, które jest mówione w tym najbliższym czasie. Ale też jest gdzieś jakaś osoba, która albo ma problem zdrowotny, albo ma problem zdrowotny, albo czekajcie, nie, chyba tylko tyle chciałam powiedzieć, zdrowotny, ewentualnie jakiś emocjonalny, bo ja miałam mówić coś o jakimś facecie w depresji, ale może nie, może przesadzam, ale jest pokazane, żeby wiedzieć, że u kogoś podłoże problemu to może być jakaś choroba, ale to już nie wiem, do kogo ja to powiedziałam. Misiaczki, dobra. Ajajajajaj. No, takie buty. Takie buty, oj kurde, Wagusiu, dobra. Jak to nie było, to było strasznie specyficzne wagi. Dlatego wy się tym nie przejmujcie, jeżeli nie znacie żadnych osób, które mają dylematy, nie dylematy, tylko dramaty i wy też nie macie dramatów, to nie bierzcie tego przekazu, dobra? Natomiast to, co moglibyście zrobić, to pójść zobaczyć ascendent. Możecie zobaczyć na pannę, która może być prawdopodobnie waszym wedyjskim znakiem. Możecie zobaczyć ascendent, możecie zobaczyć księżyc. Na spokojnie do tego podejść. A czemu ja to odwróciłam? Na spokojnie do tego podejść, dobra? A nie brać, bo to było dla jakiejś małej być może grupy wag, które naprawdę przeszły przez jakiś dramat lub przechodzą przez jakiś dramat. I mają pokazane, że będą musiały troszeczkę się uspokoić, zwolnić i być może za wiele nie robić, tylko tak jakby poczekać, aż trochę opadną emocje. Bo na razie wszystko byłoby robione w emocjach i to nie ma sensu. O to mi tylko chodzi, że to nie ma sensu. Kochani, wybierzcie kartę z tej ukrytej prawdy od 1 do 4. I 4. Jedyneczka. Kocham cię. Kocha. Tyle. Miśki rano boskie. No co tu dużo mówić. 2. Jestem wdzięczny za lekcję duchową. Albo wdzięczna. 3. Powtarzam sobie w głowie nasze rozmowy. W sensie ta osoba ciągle myśli o tym, o czym rozmawialiście. W kółko sobie powtarza w głowie wasze rozmowy. I 4. Zastanawiam się, czy jesteś beze mnie szczęśliwa. Szczęśliwy. Zastanawia się. No to niech się zastanawia, no rany bościu, no. Misiaczki. Dobra, kochani, na razie jeszcze nie robię live'ów, bo czekam na lepszy internet. Ale jak live'y wrócą, to wtedy wrócimy do hashtag Świat Szczęśliwych. Jutro jeszcze nie będzie, bo jeszcze nie mam tego internetu. Ale tygodnióweczka będzie w sobotę normalnie. Jak ta tygodniówka będzie wyglądała? A, to już będzie taka przedświąteczna tygodniówka. No to zrobimy. No zobaczymy, jakie burdello. Tam gdzieś w pracy, tu tyle rzeczy przed świętami zrobić. Tam zdążyć. No zobaczymy. Zobaczymy, co się będzie działo w tygodniówce, ale to dopiero w sobotę. Na razie smoki przepiękne. Pamiętajcie o lajkach, subach i komentarzach. A na razie buziaczki. Pozdrowionka. No i pa, pa.